Stacja 12. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Kłaniamy się Tobie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oto kończy życie swoje Jezus kochany. Już na krzyżu za nas grzesznych zamordowany. Pod krzyżem Matka z Janem, uczniem Jego kochanym, płaczą, ręce załamują nad zmarłym Panem. Podnosi z krzyżem Jezusowe ciało, które się zewsząd krwią najświętszą zlało. Pośród dwóch łotrów krzyż stawia na skalę, żołnierz zuchwale. Kiedy na krzyżu kona w strasznej męce, najlepszej matce nas oddaje w ręce. Uproś Maryjo, niech ofiara krzyża niebo nam zbliża. Siepacze spieszyli się, bowiem słońce się zaćmiło. Podzielili się płaszczem Jezusa i długą białą szatą, a ponieważ suknia nie była szyta, rzucili o nią losy. Wtedy przystąpił do nich posłaniec od Józefa z Arymatei i Nikodema i poprosił o wykup jego rzeczy. Siepacze sprzedali im. Gdy siepacze odwiązali powrozy przytrzymujące ciało Jezusa, krew dotychczas tamowana więzami rozlała się po ranach, powodując ogólny krwotok, tak że Jezus zawiesił głowę na piersi i zdawało się, że już umarł. Całe ciało pokryte było ranami. Biodra, ręce i nogi powyrywane były ze stawów, a członki tak naciągnięte, że można było policzyć wszystkie kości. Obok krzyża Jezusa stały poniżej krzyże łotrów. Faryzeusze obelżywe rzucali słowa, mówiąc: Zwodzicielu, rozwal świątynię i w trzech dniach ją odbuduj. Jeśliś jest Synem Bożym, zstąp teraz z krzyża. Kiedy Jezus omdlał, łotr z lewej strony, Gezmas, odezwał się. Szatan go opuścił. Jezus, podniósłszy głowę, rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Gezmas znów krzyczał: Jeśliś Tyś jest Chrystus, wybawże sam siebie i nas. A Żydzi dopełnili słowami: Hańba ci, kłamco. Innym chciał pomagać, a teraz sobie nie może pomóc. Jeśli jest królem izraelskim, niech zejdzie z krzyża, a uwierzymy mu. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. A dobry łotr, Dyzmas, rzekł: Jak go lżyć możecie, skoro modli się za was? W milczeniu zniósł wszystkie zniewagi. On jest prorokiem, królem naszym. On jest Synem Bożym. A zwróciwszy się do swego towarzysza, powiedział: Czyliż i ty nie boisz się Boga? My sprawiedliwie cierpimy, ale ten nic złego nie uczynił. Pomnij na swą ostatnią godzinę i nawróć się. Potem wyznał swoje winy przed Jezusem i poprosił: Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę dziś będziesz ze mną w raju.
a spojrzawszy na swoją matkę, która pod krzyżem stała, rzekł: Niewiasto, oto syn twój, a do Jana oto matka twoja. Na te słowa matka Najświętsza zemdlała. Około godziny trzeciej po południu zawołał Jezus głosem wielkim: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Faryzeusze, słysząc te słowa, rzekli: Eliasza woła. Zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie mu z pomocą. Jezus rzekł: Pragnę. Przyjaciele jego udali się do żołnierzy, aby podali Jezusowi wody, ale na próżno. Podali mu tylko ocet. Jezus powiedział: Wykonało się, a podniósłszy głowę, zawołał donośnym głosem: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego, i skonał. Biedna duszo, zaczynasz popadać w śmiertelny sen. Wkrótce wrócę, ale Ty śpiąc już mnie nie usłyszysz. Czy będziesz miała siłę się kiedyś obudzić? Czy nie należy się raczej obawiać, że długo pozbawiona pożywienia osłabniesz i nie wyjdziesz już więcej z letargu? Dusze moje umiłowane, wiedzcie, że wielu spośród was śmierć zaskoczy wśród głębokiego snu. Gdzie i jak się obudzicie? Jezu konający, Ty umierasz posłany przez Ojca, aby odnaleźć i wrócić życie Jego dzieciom. Konając, przypominasz mi o moim grzechu. Ty umierasz za mnie w każdym moim grzechu. Umierasz w moim egoizmie, zarozumiałym przekonaniu, że bez Boga mogę żyć. Umierasz w moim obrażaniu się na Ciebie. Umierasz w mojej zmysłowości, złości, w braku przebaczenia. Jezu umierający na krzyżu mojego życia, uzdrów mnie z grzechów, które zadają Tobie i mnie śmiertelne rany. Ty umierasz za mnie i dla mnie z miłości, która przewyższa wszystko. Nie ma bowiem większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. Bądź uwielbiony w swojej nieskończonej miłości do człowieka, Jezu. Bądź uwielbiony w Twojej miłości do mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Bóg umiera, cicho ciekła krew. Gwoździe dłoni mi obejmował, dusił się. Bóg umierał i nie widział nikt, jak po twarzy mu spływały łzy. Bóg umierał, głowa zwisła mu, nie miał siły, by ją podnieść, nabrać tu. Bóg umiera i nie widział nikt, jak na ziemi krzepły krople krwi. A ludzie na święto śpieszyli się i słońcem czerwonym kończył się dzień. Tak mijał odkupienia czas. A ludzie na święto śpieszyli się i słońcem czerwonym kończył się dzień.
mijał odkupienia czas. Hosanna, Hosanna, wybaw nas. Czas, Hosanna, Hosanna.